Przed wami szyderczy skrót filmu o imprezie nad morzem, która przeradza się w najgorszy horror, czyli polski. A teraz siorbniemy moczajto z Bałtyku. No, God, please, no! Gdzieś w Blair Kitsch Project Kamil i Agnieszka przedstawiają się jako Agnieszka i Kamil, wysyłając światu ekologiczne przesłanie, żebyśmy przestali niszczyć tę planetę. Ten fragment został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej na rzecz naiwnych kut, a 3 dni wcześniej młody Willy Wonka gra w grę z Funfelnią, oglądając w tle reportaż ze strajku klimatycznego, gdzie zaraz siedzi przed PC-tem i gra w strzelankę na padzie i ja mam go szanować? Gdzie jest właśnie Aga, która prawdopodobnie pociera swoją lampę do zdjęć mechu, a Kamil, wspominając o wybuchu pandemii, wyznaje, że w pierwszej fali zmarła jego mama, a on trafił do psychiatryka. A może trafiłeś tam po uduszeniu jej poduszką, a teraz prowadzisz zwodniczą narrację, Jokerze? Po czym, widząc wszystkich znajomych, którzy streamują swoje ryje 24/7, postanawia, że zrobi im w końcu ten dojechany melanż i po odpaleniu swojego camcordera, dorabiasz kręcąc wesela w latach 90. nagrywa PowerPointa z zaproszeniem, które wszystkim rozsyła, a kolejnego dnia laska starego wypina na niego dupsko, gdy żebro opiguły na uspokojenie, więc przypomina jej, że tylko dzięki niemu awansowała z Harley Quinn do dawania dupy ojcowi i żarcia ich jajek. Nie wiedziałem, że żarcie czyichś jajek jest takie prestiżowe. Po czym właśnie nadlatuje jego papa, wycięty prosto z kartonu, wiecznie zajęty ojciec biznesmen, który oczywiście siedzi non-stop na słuchawce i napierdala po angielsku z kontrahentami, że miał w ogóle czas pojawić się w kadrze. A po standardowej kłótni o niczym przychodzi ostatni dzień matur, gdzie przewodniczący Komisji Gier i Zakładów, który zaraz zdechnie, wygłasza poruszające do głębi przemówienie, które na zawsze zmieniło moje życie. Ale nie przytoczę go wam teraz, bo zapomniałem. Po czym Agnieszka piszczy, że na egzaminie brakuje tematów związanych z aktualnymi problemami jak pandemia i pyta, co zawarte tematy mają w ogóle wspólnego z sytuacją na świecie. Zacząłbym raczej od pytania, co matura ma wspólnego z prawdziwym życiem? A gdy kartkówka dojrzałości dobiega końca, zjawiają się fartuchy zabraniając opuszczania terenu. O nie! Czyżby impreza życia stanęła pod znakiem zapytania? Więc ekipa po prostu odjeżdża swoimi beczkowozami, ale dwie dziewczyny zostają w środku. O nie! Czy istnieje wyjście z tej sytuacji? Więc po prostu wychodzą oknem i idą do mieszkania jednej z nich. Mogę zasnąć dziś spokojnie. A tymczasem drużyna Kamila jedzie ogarnąć zapas ibupromu i Paweł pierwszy raz od 2 lat odwiedza swoją siostrę, ukośnik brata, ukośnik Quasimodo, w kogo towarzystwie podziwia zaćmienie słońca, opróżniając kielnie i prosząc o cukierki, ale kuzynko szwagierka każe mu zjeżdżać. Z tym, że ona użyła innego słowa, więc ten skradnie im cały tornister z łakociami i zaczyna się Warsaw Drift, po którym Marian zwycięża grę w Cykora i lecą prosto nad morze, gdy druga ekipa wykupuje wszystkie dostępne beczki z chipsami. Nie zapomnijcie o taczce dipu serowego. A brat Maxa wyczytuje, że takie zaćmienie jak dziś zdarza się tylko raz na milenia, gdy księżyc idealnie pokrywa słońce. To dziwne, bo ja pokrywam twoją starą 2 razy w tygodniu. A tymczasem uciekinierki ładują dupy do obciągu, dając się do 2 ziomeczków, którzy kojarzą Lolę z pokazywania dupy w internetach, ale ściemnia im, że jest pielęgniarką. Czyli tak naprawdę nie zbierałaś na studia medyczne? Ty kur... A gdy chłopcy tankują, we flashbacku dowiadujemy się, że Kamil podstępem odwrócił uwagę asystenta i podebrał staremu pieniądze, uciekając później na jego oczach. Także teraz już wiecie. Korzystajcie mądrze z tej wiedzy. Ale gdy chce zapłacić pieniędzmi, których pochodzenie już doskonale znacie, typ za kredensem jest ewidentnie nie w formie, podobnie jak drzwi automatyczne, które z jakiegoś powodu się nie otwierają, zupełnie jakby to komuś przeszkadzało w fabule. Więc Willy Wanker zostawia ciężko kradziony cash na zewnątrz i lecą dalej, a dziewczęta zabierają się z sepkami, trafiając do klubu nocnego, gdzie rządzi Karmowski. Oj, kasza się posypie. Któremu przedstawia
objawiają swój chytry plan, że też pojadą na imprezę i zdobędą nowych klientów na cukierki wśród warszawskich dzieciaków. Ale najpierw wskakują do Bałtyku, od którego siusiaki swędzą ich jeszcze bardziej niż zwykle i cali sinieją. Kurde, słyszałem o silnych jajach, ale... Po czym ożywają jako zombie i gonią dziewczęta do lasu, gdzie z remizy zjeżdża nagle bezdomny Fabiański i kładzie ich patykiem, a później zabiera niuńki do swojego szałasu, jęcząc, że gdy laska wycięła mu numer, to płakał zgodnie z grafiką. Tak trudno było zapamiętać tę trajektorię, że aż potrzebowałeś tatuażu? A żeby nie powiedzieć jej, co o niej myśli, próbował rozżarzonymi nożyczkami wyciąć sobie struny głosowe i dlatego ma taki specyficzny głos. Jasne, palaczu zasrany. A później oczywiście łapie za gitarę i szarpie struny, gdy ta z uchwytem do holowania ciśnie na klawikordzie i śpiewa, a Lolita wyciska ze składaka prąd. No w takim tempie zasiliłabyś całego openera. Gdy w międzyczasie reszta dociera do pałacu, gdzie zapychają czas ekranowy, robiąc nieistotne pierdy i bezsensownie się szwendając. Kojarzycie powietrze, które wypełnia większość paczki chipsów? To właśnie polskie kino. A niejaka Jagna po wyjechaniu psa na spacer zauważa, że jakby średnio żyje, więc gdy stary zajeżdża swoim Maserati Ciangcięto, oboje do niego przybiegają, ale sierściuch się zmywa, żeby czaić się w krzakach na odpowiedni moment, żeby ją upier... Więc to idealny timing dla Wacka, żeby sięgnąć do dupy i wyciągnąć swoje backstory, szybciutko streszczając, że to jej zmarła matka wpadła na pomysł z kempingowym biznesem, ale on przez kasę zaczął chlać, przepijając dzieciństwo Jagny i swoje małżeństwo. Gówno to kogo obchodzi, ale dzięki. Gdy nagle zajeżdża ekipa Łąki, Pazura każe Jagnie wskoczyć na jakiegoś bolca, więc jedzie z nimi nad morze, wsiadając z Kamilem na wodny kibel, żeby mógł się wpierdolić w sinicę. No co za fajt łapuś. A gdy wracają, mimo jego ostrzeżeń, Max ładuje Agę do wody, więc następuje koleżeńska wymiana pocisków na mordę, po której brat Maxa ratuje ich oboje magicznym zastrzykiem i zostawia ich samych w pokoju, pięknych i zdrowych jak nigdy. Co on im wstrzyknął do jasnej kur... A w międzyczasie Luisa zrywa z Marianem, bo poszerzyły się jej horyzonty i chce studiować w Anglii, na co on jak na prawdziwego twardziela przystało, ściemnia, że i tak chciał z nią zerwać. Wiem, to zmienia absolutnie k***a nic. A wieczorem, gdy Willy Wonka wita resztę tata łataństwa, Max przeprasza Agę, że rzucił nią jak workiem ziemniaków i podjarany wyjeżdża do niej z ozorem, wywołując reakcję wymiotną. Znowu żarłeś gówno, po czym Mr. Żul doprowadza zgubione owieczki i ostrzega Kamila, że nadchodzi apokalipsa. Więc ten powtarza reszcie, że nadchodzi apokawiksa. Oj, chyba dawno nie myłeś uszu, kolego. A gdy laski przebierają się w świeże szmaty, ta z dyszlem nagle całuje Lolitę, która odwzajemnia się tylko buziakiem w czoło. Już nie mogłaś po koleżeńsku rozgotować jej pieroga, a tymczasem wszystkie łajzy ostro bansują pod najnowszą piosenkę Grubsona pod tytułem Na szczycie, bo mamy 2009, gdy Aga pokazuje gospodarzowi zielony jęzor, więc myśli, że chce z nim polecieć w bakterie, ale okazuje się, że tylko jadła kaktusowego loda. Ile razy ja się na to naciąłem. Po czym mimo wszystko wyznaje jej, że zorganizował tę całą imprezę wyłącznie dla niej. To dlatego zarywasz do każdej niunki, która się rusza? A gdy Pablo staje tyłem do bramy, rymując sam do siebie o jakiejś dupie, nagle dopada go siostro brat i gdy czochrają go szukając cukierków, z ziemi wyrasta Lolita, odwracając ich uwagę sztuką trzęsioną. Siedziałaś całą imprezę pod jego pomidorami? Tymczasem Kamil i Jaga rozsypują już nim dwa wszystkim potrzebującym, po czym gospodarz ładuje się do basenu ze swoją królową, która jest wściekła, że ją wrzucił. Jak mogłeś umoczyć dziewczynę w basenie na imprezie nad basenem? Kuda. A Marian po kręceniu bąków z Jagną w swoim Seicento z przeszczepem od Nissana leci z nią w zarazki, gdy na wichurę wbija Mister Karmowski, grzecznie pytając po raz ostatni, kto tu jest gospodarzem. Od razu widać, że nie da sobie w kaszę jaglaną dmuchać. A gdy Kamil już się wychyla, robi kwaśną minkę, że zabrał mu wszystkich klientów, którzy mogliby bawić się w jego klubach, i pokazuje, co tam te laferyndy zrobiły jego ludziom. Ale czepki błaznów już sam im założyłeś. Gdy nagle okazuje się,
że kuzynko szwagierkę połączyła z nim miłość, ale podzieliły klubowe barwy, więc pan Żul zarządza ustawkę, na której wszyscy się walą po ryjach i nawzajem zarażają, oprócz Pawła, który tylko stoi trzymając gardę. Ojej, chyba pad mu się rozładował. A gdy na zewnątrz zaczyna się już tytuł tego filmu, zarażony Max dobiera się do Agi, która brutalnie go odpycha, od razu zabijając, co zawsze był jej cios specjalny. A gdy ożywa, Kamil zabija go trochę bardziej i w końcu ogarniają, że mają do czynienia z zombie, po czym Jagienka wsiada na Prutasa i od razu się poślizga, a jej pieseł przylatuje brutalnie, liżąc ją po szyi. Czaił się na ten moment, odkąd zdechł. A tymczasem Luisa popycha zombiaków na schodach z mocą emerytki, gdy geniusze zrzucają na nie obraz, bo zderzenia ze sztuką nikt nie przeżyje, po czym znajdują na zewnątrz zarażoną laskę od Dyszla, której Blitz nie daje rady ulżyć w cierpieniach, więc Kamil pokazuje mu, jak nie potrafi tego zrobić, a gdy mała dosiada Żula, nie w tym sensie. Ten honorowo oferuje jej swoją przypaloną szyję, ale Tola zeżera jednak mleczyk. Lepiej, żeby nie było w pobliżu nosorożców zombie. Gdy na ratunek jedzie już Batman swoim Cinquecento mobilem, który odbija się tylko od bramy jak resorak, którym właściwie jest, a po przeciśnięciu się na podwórko, Wacek zostaje zaatakowany przez swoją córkę, więc małolaty zakładają mu ręczny kaftan bezpieczeństwa i asekurują do pokoju, tłumacząc, że mają do czynienia z zombie, ale w to nie wierzy. Ty widziałeś, co widziałeś, czy nie widziałeś? Więc Kamil uznaje, że to świetny moment, żeby przeprosić pazura, że nie obronił Jagny i że jego matka go zostawiła. Zaraz. Czyli matka Kamila była wcześniej z nim? Mam to w dupie! Po czym ustalają plan, że łapią Jagnę i uciekają do bramy, co udaje im się zrealizować w minus 20% i Wacek od razu ginie, transformując się w zombiaka. Dobra robota. A gdy chwilę później przylatuje papa, też daje się pogryźć w 3 sekundy i zamienia się w zombie. Więc małolaci wbijają do Pawlacza, ścigani przez walkerów, którzy z jakiegoś powodu mają już ulizane włosy, nie wiem. Po czym Aga i ta druga się barykadują, nagrywając ekologiczne przesłanie z początku, a Kamil, przekonany, że zaraz wykitują, wyznaje, że jeszcze nigdy się nie tweakał, na co Aga kłamie, że ona też, nie licząc mnie oczywiście. Ale gdy już się za siebie biorą, Blitz nagle otwiera drzwi od czołgu i wyciąga ich na zewnątrz, pokazując im, że Tola jest niegroźna, bo jest zombiakiem, ale wegańskim. To najlepszy, ale też najgłupszy twist zombie, o jakim słyszałem. Po czym wpadają na Pawła i Lolitę, ale gdy przybiega Luizę, okazuje się, że Janek nie żyje. Janek? Kto to jest Janek? Ale po chwili wychodzi na to, że jednak żyje. Kto to jest Janek? I oczywiście zauważają nagle całą armię doklejonych pikseli biegnących na sequel, więc Blitz rozdaje oręż i stają do walki, a Tola oczywiście rozdziawia japę, bo horror nie może się inaczej skończyć. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 6 na 10, a szyderczy tytuł to... Mały Gatsby. Zemsta Posejdona. A teraz czas na kolejny szyderczy skrót, który czeka na ciebie o tutaj. Zapraszam.